Nazywam się Bartosz Brzyski. Cieszę się, że możemy się kolejny raz spotkać w audioszkole. Dzisiejsza prezentacja to są wzmacniacz lampowy i hybrydowy Taga Harmony, który będziemy porównywali. Przygotowałem płyty, które nie są samplerami, nie są super edycjami, nie są jakimiś tam remasterami. Zwykłe, regularne płyty wydawane na co dzień, bo tak uważam, że tak trzeba słuchać, tak trzeba testować. Powinniśmy testować na muzyce, którą słuchamy na co dzień. Wokalistka muzyk, która czerpie bardzo mocno z kultury ludowej swojego ludu. Bardzo propaguje miłość do swoich małych ojczyzn. Między innymi na przykład odmówiła występu w czasie... Gdzie masz trójkę, Maćko? Odmówiła występu w czasie otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Lillehammer w proteście przeciwko właśnie polityce Norwegów w stosunku do Lapończyków. Teraz zmieniamy wzmacniacze. Bach, Jan Sebastian. Posłuchamy Allegra z trzeciego koncertu brandenburskiego w wykonaniu znakomitego zespołu muzyki dawnej Cafe Zimmermann. No i jak wrażenia? Dla mnie zdecydowanie ciekawszą propozycją jest hybryda. No, dla mnie zdecydowanie też. Bez porównania. Fajniejsza głębia, fajniejsza przestrzeń. Dźwięk się otworzył przy tej hybrydzie, bardziej taki się zrobił dynamiczny. No i plastyka jeszcze. No, widzicie, mówią, że lampa gra cieplej. To się okazuje, że wcale nie. Chociaż teraz... to są, tak naprawdę, są aplikacje jako trioda, tak? W związku z tym powinny być w brzmieniu bardziej... Powinni dawać jakiś kolor, tak? Wszystko zależy oczywiście od aplikacji. No i pamiętajmy o tej mocy, nie? Tutaj ten wzmacniacz teoretycznie powinien osiągać 60 W, tam tu mamy 2 razy 200, tak? Przy założeniu, że zasilacz tak naprawdę mógłby obsłużyć zasilacze, bo to jest wzmacniacz dual mono, który jakby z założenia jest ustawiony na 2 razy 200 W przy 8 W, ale mógłby równie dobrze obsłużyć i 300 W. Podoba lampa, jest szybsza, ma lepszy drive, taka jest... A taka mniej szczegółowa chyba jest, nie? Ale, znaczy, z, drugiej strony, jest... ale z drugiej strony ta scena trochę się, wiesz... Znaczy, o scenie nic nie mówię, bo siedzę z boku. Aha, no widzisz. Mówię tylko o prędkości i o barwie. Maciek jest poza sceną. Maciek jest na scenie w tym momencie. Barwowo hybryda jest taka bardziej nasycona, cieplejsza, ten jest taki chłodniejszy, nazwijmy go, ale kontury dźwięku, szybkość chyba? Po stronie lampy. No i jak fortepian? Moim zdaniem na fortepian na hybrydzie lepszy znowu. I nie wiadomo dlaczego to najgorsze. Il mio sol troppo fie troppo niente. Il mio sol troppo fie troppo niente. No i a wasza opinia jak? Słucham? Zbliżona. Czy nic znaczy, co lepsze, co gorsze? Jako na tym wzmacniaczu. Znaczy lepsze, gorsze. Co się wam bardziej podobało? Bo ja lubię lepsze, gorsze. O właśnie. I przy tym zostaniemy. Tak. Na lampie wydawało mi się, że po prostu ta muzyka, która jest jakby z natury, taka bardzo właśnie lekka, napowietrzona, taka zwiewna, ona taka była. A na hybrydzie była taka, przez to otłuszczenie dźwięku takiego więcej niskich składowych, nie miała tego
polot. Fajne jest to, zresztą kolega tutaj właśnie to zauważył, że to porównanie pokazuje nam też to, co ja bardzo lubię przy takich porównaniach, a mianowicie walą się stereotypy, tak? Że okazuje się, że lampa ma grać miękko, ciepło, nasycenie, a tu się okazuje, że lampa gra wręcz odwrotnie. Gra szybko, bardzo konturowo, chłodniej niż wzmacniacz z końcówką tranzystorową na pokładku. O to też między innymi chodziło. No a ktoś się zdobędzie na jakieś podsumowanie? Jak było? No fajnie było. Fajnie było? No, czadowo. Ja ze swej strony dodam tylko, że nie jesteśmy fanami monitorów, natomiast te monitory, których słuchaliśmy, nie klepały muzyki, co jest ich wielką zaletą. Zauważcie, że większość monitorów potrafi tak przyklepać tą muzykę bardzo. Natomiast tutaj tego było naprawdę znikomo, a prawie wcale. Bo to są świetne monitory. A przy tej cenie to jest po prostu śmiech na sali. To są monitory, które grają tak jak monitory zachodnie za 20 koła. I to jest ich ogromna zaleta i ze swej strony prosimy zwrócić na to uwagę, tak? Że te monitory naprawdę są klasą. To jest taki stworzony dźwięk, jak wiesz, jak ja lubię, bo mamy takie same jakby preferencje. Lubię, wiesz, podany dźwięk na talerzu, wiesz, to wszystko musi być wierne, nie? Chociaż nie wszyscy tak lubią, bo czasami... Dla mnie czasami na górze było tak za dosadnie. Za dosadnie. No, ale no, tutaj, no, ale no, i moment nieprzyjemny. Ale też kwestia między wzmacniaczami. Mi się wydaje, że tej góry na lampie aż tyle by nie było. I pamiętaj, ta góra że chyba bardziej XLO, tutaj, które nie należy do miękkich. To jest konkretne, twarde. To jest konkretne, tak, bezpośrednio podane. Wiesz. Tam nie ma, wiesz, także jak masz perkusję, to masz tak kabel, jak perkusję, tak? Boli, nie? I tak ma być. Świetne, no, kable. Ja uważam, że to tak powinno działać.